dziękuję panu redaktorowi za wygłoszenie wykładu interesującego, pogłębiającego. Nie będę go streszczał. On był na tyle jasny, logiczny, że tak powiem, ale jak na prawnika przystało. Otwieram dyskusję. Chciałbym, żeby ten temat rodziny rzeczywiście nie zakończył się tylko wykładem. Proszę. Proszę pana. Ja będę podchodził do państwa i przekazywał pan to. Ja do tej pierwszej części, jeszcze zanim była mowa o rodzinie, mówił pan o suwerenie. Ten, kto mówi, ten, kto słucha. W polskiej konstytucji jest zapis, że suwerenem są obywatele. Przecież my tylko słuchamy. Nawet jeśli idziemy do wyborów, jesteśmy tak ograniczeni poprzez różne cenzusy i poprzez ordynację wyborczą, że jeden głos rzeczywiście dużo do powiedzenia nie ma. Kto jest więc w Polsce suwerenem? Kto jest też w rodzinie suwerenem? Proszę państwa, no jest to pewien problem w ustroju republikańskim, określenie suwerena, bo w ustroju monarchicznym nie ma tego problemu. Źródłem władzy jest król, z czego on tam władzę czerpie, znaczy jakie jest ideologiczne uzasadnienie tego przekonania, że on jest źródłem władzy, to mniejsza o to. W każdym razie suwerena mamy, że tak powiem, na widoku cały czas. Gorzej w ustroju republikańskim. Dlatego, że przyjmuje się pewną fikcję, która pewne przesłanki przemawiają za realnością tej fikcji, że suwerenem jest naród. Naród można rzeczywiście, tak jak pan słusznie zauważył, konstytucja w artykule 4 mówi, że naród jest suwerenem, znaczy władza pochodzi od narodu, ale naród stanowią obywatele. Naród można rozumieć na 3 sposoby. Nie tylko definicję polityczną narodu, bo to w Konstytucji Polskiej jest przyjęta definicja polityczna narodu, ale nie jest ona jedyna. Można naród definiować etnicznie. Na przykład Żydzi w Izraelu jest definicja etniczna narodu. To prawnie wprowadzona definicja etniczna. Nie ma w tym nic złego, jak się okazuje, najbardziej postępowa państwo taką definicję wprowadza. Nie musimy się tak od razu nastawiać do niej negatywnie, w każdym razie nie ma takiego obowiązku. I definicja kulturowa. Definicja kulturowa, że do narodu należą ci wszyscy, którzy kulturowo się identyfikują z tradycją narodową. Na przykład pewne ślady tego, takiego rozumienia narodu wystąpiły na początku transformacji ustrojowej w Republikach Bałtyckich, kiedy wymagano znajomości języka do przyznania obywatelstwa. Więc pewna identyfikacja kulturowa, pewne minimum identyfikacji kulturowej okazało się konieczne, żeby człowiek został obywatelem, więc nawet do politycznego definiowania. Ale nasza konstytucja przyjmuje polityczną definicję narodu. W związku z tym suwerenem jest ten, kto samodzielnie określa granice swoich uprawnień. Niestety w świetle tej definicji nie możemy uznać narodu za suwerena. Dlatego, że od razu nas sprowadza na ziemię ustawa o referendum. Jak wiadomo, naród może się wypowiedzieć swoją wolę tylko w jeden sposób, no w referendum może wypowiedzieć swoją wolę bezpośrednio. Ale ustawa o referendum, przyjęta nie przez naród w referendum, tylko przez przedstawicieli narodu, którzy nie mogą, nie powinni właściwie, nie mają mandatu na określanie zakresu suwerenności swojego suwerena, nie daje uprawnienia narodowi do decydowania w referendum o obciążeniach podatkowych. To bardzo istotny element, tu suwerennie.